18 lipca, czyli w najbliższą niedzielę, rozpocznie się 28 edycja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Imprezę tradycyjnie rozpocznie koncert inauguracyjny. Cały festiwal zaczynamy jednak koncertem. Tradycyjnym, czyli odbywającym się w Nowym Sączu, nie na rynku, albowiem w tym roku korzystamy z amfiteatru i w parku strzeleckim, i bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że ten festiwal będzie się tam już zawsze odbywał. Koncert inauguracyjny. Planujemy rozpoczynać w niedzielę, najbliższą. O godzinie 17. Zarówno koncert inauguracyjny, jak i pozostałe przygotowane w ramach Festiwalu Święto Dzieci Gór Występy będą w tym roku realizowane w formie hybrydowej, a znane nam do tej pory dwójki kamrackie, czyli pary dziecięce złożone z zespołów polskich i zespołów reprezentujących inny kraj zostały zastąpione trójkami. Dziecięce zespoły z zagranicy będą uczestniczyć w imprezie tylko w formie online. W tym roku to nie pary kamrackie, a trójki kamrackie. Chociaż oczywiście w dość okrojonym schemacie, w dość okrojony sposób, bowiem po koncercie inauguracyjnym już zapraszamy wszystkich do internetu, i tam codziennie o godzinie 19 będzie premiera. Kolejnego dnia festiwalowego, czyli będą koncertować trzy zespoły, dwa polskie, jeden z terenów tutaj z naszych, z południowej części Polski, górzystej, drugi zespół z innej części Polski, no i zespół zagraniczny. Koncerty festiwalowe będą odbywać się od poniedziałku do piątku o godzinie 19 w amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Będzie je można oglądać na specjalnym Telebimie. Codziennie o 19.00 zarówno w internecie, jak też, co ważne, dla sądeczan i dla turystów i gości, przed amfiteatrem będzie Telebim, będą miejsca do siedzenia i będzie można sobie pooglądać te premiery, niekoniecznie na ekranie swojego komputera i w samotności, ale w miłym towarzystwie i w miłych okolicznościach. Każdego festiwalowego dnia w otoczeniu Amfiteatru w Nowym Sączu będą się również odbywać animacje festiwalowe dla dzieci, tak zwane zabawy z brodą, a w godzinach od 15 do 16.30 i od 17 do 18.30 warsztaty festiwalowe na te ostatnie trzeba się zapisać, korzystając z formularza dostępnego na stronie MCK Soku. Dwa różne warsztaty. Finalnie jesteśmy w stanie zaprosić około pół tysiąca dzieci z regionu i z Nowego Sącza do świetnych warsztatów profesjonalnie przygotowanych i przez profesjonalistów prowadzonych. Tematyka tych warsztatów ciekawa, na przykład ogrody w słoiku, czy malowanie zapachami Afryki, czyli przyprawami i tak dalej, i tak dalej. Możemy również i w ten sposób zwiedzać świat, możemy dzieci otwierać na nowinki, ale możemy również ich uczyć czegoś, co jest naszą tradycją, czyli na przykład wyplatania, czy, czy zabawy w, w tworzeniu tych wiatraczków, które są w tym roku symbolem. Festiwal. Festiwal Święto Dzieci Gór zakończy się w sobotę 24 lipca koncertem finałowym, a ten zapowiada się wyjątkowo ciekawie oprócz występów dwóch kapeli prowadzących, czyli Piątkowioków i Kapeli Góralskiej Jutrzenki. Wystąpi też Teatr Waśka z widowiskiem dla dzieci jak to w rodzinie, Joszko Broda z zespołem Dzieci z Brodą i Trybunie Tutki.